właśnie, już gotowe. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Będę opowiadał o podróży przez całą Amerykę Południową, która miała miejsce jakiś czas temu. Może po prostu przejdźmy do tej prelekcji i wszystkiego się dowiemy. Zaczynamy. Ja też. Czasem jest tak, że cyferki dobrze oddają niektóre podróże, więc może zacznijmy po prostu od cyferek. Dwoje ludzi w ciągu 2 lat przejechało przez 2 kontynenty 16 tysięcy kilometrów na rowerach, wchodziło na 7 gór wysokich, ale przede wszystkim przeżyło 1 000 000 przygód. Rowerami na krańce świata. To tak naprawdę pomysł na 2-letnią podróż. Mieliśmy z Agnieszką troszeczkę oszczędności. Tutaj pewnie każdy myśli, a ciekawy skąd, pewnie ożenił się bogato. Sprzedaliśmy samochód Seicento i oszczędzaliśmy. Tak naprawdę pojechaliśmy za oszczędzone pieniądze i pomyśleliśmy, dobra, damy sobie 2 lata, na rowerach objedziemy cały świat. Wystartujemy w Ameryce Południowej, przejedziemy przez Australię, Azję i wrócimy w ten sposób do Polski. Ale kiedy w pewnym momencie wjechaliśmy w Andy i zadłużyliśmy się w tych górach, już wiedzieliśmy, że w ogóle nie chcemy z Ameryki Południowej przez te 2 lata wyjeżdżać. Azja wydała nam się totalną mrzonką i przestaliśmy o niej myśleć. Tutaj widzicie trasę, taka wykropkowana. Jest samolot, gdzie wylądowaliśmy, Palma, gdzie skończyliśmy. Planu w zasadzie nie mieliśmy. Graliśmy trochę ze słuchu. Jeśli ktoś nam mówił, słuchajcie, tam jedźcie, bo tam jest ciekawie, to tam jechaliśmy. A jeśli ktoś mówił, tam nie jedźcie, bo tam nic nie ma, to jechaliśmy i było tym ciekawiej. Tutaj w trakcie tej prelekcji zobaczycie kilka filmów, to są takie wskazówki, bo czasem jesteśmy pytani, jak zorganizować taką podróż. Potraktujcie je z przymrużeniem oka, rzecz jasna, jak wszystko w tej prelekcji. I na potwierdzenie tego, że jechaliśmy tak naprawdę ze słuchu, jest fakt, że kiedy przylecieliśmy do Buenos Aires, to naszym planem było po prostu jechanie przez zimową Patagonię. No ale tam, w polskiej misji katolickiej, księża mówią, a gdzie tam będziecie do Patagonii jechać, jedźcie sobie pod granicę brazylijską do wodospadów Iguazu. No i pojechaliśmy. I w ten sposób tak naprawdę niemal rozpoczęła się ta podróż, bo na miejscu przywitał nas ojciec Seweryn i my do niego, szczęść Boże, ojcze Sewerynie. On mówi, ale ja nie jestem waszym ojcem. I tak w zasadzie rozpoczęła się cała podróż. Wodospady Iguazu możecie kojarzyć z takiego filmu Misja. I jest to jedno z tych miejsc, gdzie niezależnie od ilości ludzi, tam mogą być tysiące ludzi, to jest miejsce tak wyjątkowe i tak piękne, że wrażenie pozostaje do końca życia. Cała masa Japończyków może robić fotografię, a wy czujecie się tak, jakbyście tam byli po raz pierwszy, jako pierwsze osoby, które tam dotarły i rozkoszujecie się tym pięknem. I my w tej naszej podróży nie odpuszczaliśmy takich miejsc czysto turystycznych z założenia, bo to komercha. Prowincja Misiones, gdzie leżą wodospady Iguazu, to miejsce, do którego pod koniec XIX wieku przybyli polscy emigranci. Na takich barkach, między innymi przybyli przodkowie Luisa Raczkowskiego, którego widzicie na tej fotografii. I ci żyjący tam potomkowie Polaków, oni mówią dzień dobry, mają w domu godło. No ale z tą Polską już są związani w taki bardziej sentymentalny i emocjonalny sposób, już raczej po polsku nie mówią. Na przykład żona Pablo Hajdacza, tego człowieka tutaj, uprawiającego yerba mate, ona miała taką książkę kucharską, którą przywiozła jej matka na jednym z pierwszych tych transportów tymi łodziami. I przygotowała dla nas takie specjalne danie i pyta się z takim wzruszeniem w głosie, czy wy wiecie co to jest? Chruściki. Nie mówią po polsku, ale na podstawie polskich przepisów potrafi przygotować tradycyjne dania i to naprawdę kruszyło nasze serca. No, z tymi Polakami było
Także po prostu ktoś ogłaszał w Polsce, dobra, chcecie płynąć do Ameryki, do lepszego świata, i ludzie się zgłaszali. No to do której Ameryki tak naprawdę dopłynęli, to już jest, to ma marginalne znaczenie. No, wielu dopłynęło właśnie tam, do rzeczy La Platy. I zajęli się tak naprawdę wyrębem lasów, uprawą yerba mate, zresztą jednym z najbardziej znanych Polaków na kontynencie południowoamerykańskim jest Juan Szychowski. Jan Szychowski, ale tam mówią na niego Don Juan. Don Juan jest pierwszym polskim honorowym członkiem Towarzystwa National Geographic. Reporter National Geographic zrealizował o nim artykuł i to go rozsławiło, nie tylko na kontynencie, na którym stworzył na przykład pierwszą tokarkę, ale potem zajął się uprawą yerba mate, czyli tej rośliny tutaj, ostrokrzewu paragwajskiego. Wiecie pewnie, co to jest, prawda? Roślina, którą zalewa się nie wrzątkiem, smakuje jak połączenie herbaty i trawy. Musicie kiedyś spróbować, jeśli nie próbowaliście. I tak wygląda właśnie Juan Szychowski. Firma, którą założył, nazywała się La Cachuera, ale obecnie nazywa się Amanda. I Amanda to jest największa firma przetwarzająca yerba mate na świecie, która eksportuje swoje produkty na Bliski Wschód, na całą Amerykę Południową. Amanda to jest tak naprawdę też ulubiona yerba bosonogich celebrytów, którzy spacerują przed obiektywami kamer. Także już macie pewną rekomendację, myśląc o zakupie yerby. Stamtąd, z tej prowincji Misiones, cały czas jechaliśmy na południe, aż do Ziemi Ognistej. Jechaliśmy do kolejnej prowincji, Corrientes, na takie drogi, które nazywają się ripio, czyli są takimi szutrówkami. I mogę wam powiedzieć, że tutaj w ogóle nie musieliśmy zaparzać wody. Temperatura była tak wysoka, że yerba mate zaparzała się sama. A chcieliśmy dojechać do takiego rezerwatu obszaru chronionego Esteros del Ibera, który słynie z kajmanów. Wykupiliśmy sobie tam usługi lokalnego przewodnika z łodzią. On nas zebrał na tę łódź i mówi: boicie się kajmanów? No pewnie, jasne. Nie musicie się bać kajmanów. Widzicie to? To jest kapibara, największy gryzon na świecie. Jeśli takie kapibary wskakują do wody na bombę w grupach, to potrafią taką łódź wywrócić. No i tutaj nasz przewodnik mówi: i dopiero wtedy waszym problemem stają się kajmany. No, wzięliśmy sobie te uwagi do serca. No, ostatecznie nic nam się nie stało. Widzieliśmy i kapibary, i kajmany. I tak naprawdę nigdy w tej podróży nam się nie śpieszyło, więc to, co robiliśmy, to robiliśmy. No, jeśli gdzieś jutro dojedziemy, to po prostu dojedziemy. Jeśli nie, to świat się nie zawali. Mieliśmy trochę więcej czasu niż pieniędzy. W Corrientes żyje się leniwie. To jest taka prowincja, w której żyją gauchos. A gauchos to są tacy południowoamerykańscy kowboje. Faceci z krwi i kości, niezłe partie. Bardzo słowni są. Kiedy Agnieszka zapytała jednego gaucho: słuchaj, mogę ci zrobić jedno zdjęcie, uno foto, dokładnie to, mówi: jasne, nie ma problemu. No i Agnieszka wtedy zrobiła mu to zdjęcie, patrzy w ten ekran aparatu, chce coś zmienić, poprawia, podnosi, a gościa już nie ma. Jedno zdjęcie to jedno zdjęcie, krótka piłka. Natomiast dla nas najważniejszym aspektem spotkania z gauchos było tak naprawdę to, że oni zmienili naszą jakość życia w Ameryce Południowej. Nauczyli nas słowa fuera. A fuera oznacza precz. Wszystkie psy, niezależnie od kraju na świecie, jeśli widzą jadącego rowerzystę, automat ruszają za jego kostkami, żeby zrobić to, co robią wszystkie psy. I żadne polskie słowo nie działa, żadne wulgaryzmy. Dopiero fuera pozwoliło nam spokojnie podróżować. Wszyscy wiedzieli też, że jesteśmy rowerzystami, nawet jeśli nie nosiliśmy kasków. Ja na przykład opaliłem sobie bardzo wyraźnie rękawiczki rowerowe. Z tymi włosami Agnieszki, które ona ścięła na początku wyprawy, też mieliśmy trochę kłopotów, bo czasem ludzie za nami wołali: no to dobrej drogi, chłopcy. I to jeszcze nie był kłopot. Problem był taki, kiedy Agnieszkę zaczęto wyrzucać z damskich toalet. Ale potem jej te włosy odrosły i problem sam z siebie przestał istnieć. W tej podróży, jeśli nie unikaliśmy miejsc komercyjnych, to staraliśmy się unikać dużych miast. No ale La Boca, taka dzielnica w Buenos Aires, w której swoje pierwsze kroki stawiał boski Diego Maradona, to jest miejsce, którego nie mogliśmy opuścić. W La Boca też pierwszy raz wprowadzono nas w arkany spania w Ameryce Południowej, bo podeszliśmy do takiego przybytku, który nazywał się Joker. Dzwonię domofonem: dzień dobry, chciałbym zapytać o cenę noclegu. I słyszę pytanie: a na ile godzin?
Mówię, no robi ze mnie idiotę. No to mówię, no na 12. I wtedy gość pomyślał, że ja robię idiotę z niego. I się po prostu rozłączył. No i wtedy przekonaliśmy się, że w Ameryce Południowej takie przybytki na godziny to są bardzo popularne miejsca. Często w nich spaliśmy. One są blisko drogi, zawsze są czyste i zawsze jest telewizor. Spaliśmy też w różnych miejscach, o których wam opowiem nieco później przy okazji peruwiańskich ciężarówek. Tu jest ta yerba mate. Jak widać, Argentyńczycy mają naprawdę, naprawdę kulturowe uwarunkowanie picie tego napoju. El Ateneo, jedno z miejsc w Buenos Aires, to jest była opera. Tam na scenie pije się kawkę, na balkonach pije się herbaty, je ciasto i czyta książki. To jest księgarnia, ale można sobie przyjść, wypić kawkę, poczytać książkę. My zawsze w podróży staramy się szukać polskich śladów. W El Ateneo znaleźliśmy polski przewodnik, ale naprawdę w Argentynie nie trzeba szukać daleko. Wystarczy wyjść do spożywczaka za rogiem, żeby spotkać się z kimś naprawdę wyjątkowym, którego głównie Polacy kojarzą. El Presidente Don Vicente wkręcił się w taki intratny kontrakt na makaron. I z Don Vicente, teraz makaron pewnie nazwano by bolek, ale z El Vicente spotykaliśmy się co wieczór, bo rowerzyści jedzą bardzo dużo makaronu. No ale już skończmy z tym jedzeniem, o tym będzie jeszcze całkiem sporo. Pierwsza wskazówka. W Bahia Blanca spotkaliśmy prawdziwego potwora. Nie był zadowolony.